Dziś zabierzemy Was do miasta widmo Warosza, które jeszcze 50 lat temu było ekskluzywnym kurortem i najczęściej odwiedzanym miejscem na Cyprze. Obecny Marasz nazywany był niegdyś Copacabaną Morza Śródziemnego. Mieszkańcy opuścili Warosze dokładnie 20 lipca 1974 roku. Od tego czasu miasto niszczeje, a na jego ulicach rządzi wojsko. Popularny pół wieku temu kurort stał się miastem duchów, położonym w strefie buforowej tureckiej Republiki Cypru Północnego, kraju, który nie jest uznawany przez żadne państwo na świecie oprócz Turcji. Zwiedzanie Warosi jest bardzo skomercjalizowane na tą chwilę. My zdecydowaliśmy się na rowery, ale można też za 300 lir za 2 godziny wziąć sobie hulajnogę, albo za 500, można sobie pojeździć meleksem. Chociaż samo wejście tutaj jest bezpłatne, ale obowiązują zasady, nie można wnosić drona, albo i tak dalej, nie mamy pozwolenia. I nawet gdybyśmy mieli, to tutaj nie można dronować, nie można nagrywać żołnierzy. I czego my nie możemy robić? Zobaczyć z szlaku. I nie możemy wchodzić do budynków. I wywaliłem rower. Jak coś jest za darmo, to ciężko o to zadbać. Chociaż ja teraz się też... Ja pokazałem zaraz drogi rozwal, bo... Jesteśmy tu koło 12. Rowerów kilka jest, ale ludzi też jest dużo. A jednak te rowery są mocno pouszkadzane. Siodełko. Tam są rozwalone. No może hulajnogi byłyby trochę lepsze. Wybrałaś? Tak, ja wybrałam jedyny, który hamuje. O matko. Dobra, siodełka. Daniel musiał czekać, aż ktoś odda rower, bo niestety z tych, które były, się nie nadają. I nie chodzi tu o Daniela wagę, że on potrzebuje mieć mocniejszy rower. Nikt o tym nie pomyślał, tylko ty. No nie podniosę siodełka, ale trudno, jedziemy. Ja też mam tak nogi, no, jakby był za mały ten rower na mnie, no ale cóż zrobić. Robimy odwrót, nie damy rady na tych rowerach. Ja się panicznie boję hulajnogi, nie lubię i nie wiem. Dasz radę, bierzemy hulajnogi. Wolę jednak sport, wolę sobie popedałować, no. No to możemy pójść na piechotę. O! I zaoszczędzimy wtedy pieniądze. W dużym skrócie, dla tych, którzy nie wiedzą, co się stało na Cyprze, trochę historii. Ja mówię, to będzie bardzo uproszczona historia, więc ci, którzy znają ją bardziej, to oczywiście zaraz będą w komentarzach o tym pisać. Było cięcie, bo było dużo turystów. I wracamy do historii. Do 1960, kiedy Cypr uzyskał niepodległość, była to kolonia brytyjska. Od 1914, czyli okolice I wojny światowej, wtedy tutaj się za to zaczęło. Następnie 1973, dokładnie 15 lipca, nieudany zamach stanu po stronie greckiej w parlamencie. I 20 lipca 1973 roku, kiedy Turcy najeżdżają na Cypr i od tej chwili jest on okupowany, ta część turecka. Historia jest dosyć skomplikowana, natomiast już sam podział, taki jaki jest w tym momencie Cypru, on był kształtowany o wiele wcześniej, bo już od 1963 mniej więcej właśnie tak się podzielili Cypryjczycy, Greccy i Tureccy. Sam konflikt, który rozgrywa się właśnie 20 lipca i natarcie Turków, ono odbywa się z powietrza i z morza. I główne strategiczne miejsca zostają zaatakowane, między innymi lotnisko w Nikozji i właśnie Warosza. Od momentu, kiedy zostaje zaatakowana Warosza, tutaj powstaje baza wojskowa turecka, która nie ma możliwości, żeby cokolwiek tutaj zrobić, bo nawet ONZ, które w tym momencie tutaj funkcjonuje, jest na posterunkach, to w dalszym ciągu jest teren okupowany, bo zielona linia
o której będziemy mówić Wam przy okazji, jak będziemy ją odwiedzać, ona jest troszeczkę dalej, za Warosią. I w tym momencie teren, który został przejęty przez Turków, on jest wyłączony z jakiegokolwiek użytkowania. Od 2020 roku, czyli od 4 lat praktycznie, jest tutaj możliwość tego, żeby pojawiali się turyści, bo zostało to z powrotem otworzone dla ruchu turystycznego, ale także dla ludzi, którzy byli tutaj wcześniej właścicielami różnych hoteli, domów. I wygląda to teraz tak, że ci, którzy mają tutaj swoje nieruchomości, domy, biznesy, mogą to zobaczyć tak jak my, tak jak turyści, a nie mogą do nich wchodzić. Jest to całkowicie zakazane. Turystyka powoli wraca już. Teraz, będąc w środku, można spokojnie sobie skorzystać z food trucków. Tutaj ta część plaży jest otwarta, dziewczyny się kąpią. My idziemy się przejść też plażą. 50 lat temu w Warosi plaża, która była tutaj na długości 5 km, była jedna z najpopularniejszych, a co najważniejsze, wzdłuż tej plaży i tylko w tej dzielnicy było 50% miejsc noclegowych, jakie w ogóle występowały na Cyprze. Czyli jak ktoś przylatywał czy przypływał na Cypr, to prawdopodobieństwo tego, że właśnie w tej miejscowości, teraz już jest dzielnica Famagusty, będzie spędzał czas, było wielce prawdopodobne, a spędzały tutaj czas takie gwiazdy jak Brigitte Bardot albo Elizabeth Taylor. Był to splendor, żeby się tutaj pokazać, bo to był najpopularniejszy kurort w tamtym czasie na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Często było to porównywalne do Copacabany, chyba przez to, że ten piasek jest taki dość charakterystyczny, ale często też można w publikacjach znaleźć porównanie do Monte Carlo, więc już te same skojarzenia z tymi dwoma miejscami mogą dać wyobraźni to, jak tu mogło być w tym czasie. A teraz jesteśmy kompletnie sami na plaży z tymi duchami przeszłości, czyli wielkimi molochami, wielkimi hotelami, które były bardzo blisko pierwszej linii zabudowane i nie dzieje się nic. Oprócz tego, że postępuje degradacja tych hoteli, wszystko się wali, no morze robi swoje, matka natura chce odzyskać to, co człowiek jej zabrał. Sam moment inwazji to jest także ewakuacja wszystkich mieszkańców w Warosie i oni mają dosłownie kilka minut na to, żeby wziąć najważniejsze rzeczy i uciekać. Dlatego też zapewnienia żołnierzy greckich były takie, Cypryjczyków greckich, że oni za chwilę tutaj wrócą, że to jest w tej chwili zagrożenie, ale za chwilę będziecie mogli wrócić. Tak jak stoją, biorą najpotrzebniejsze rzeczy i wychodzą. Drzwi, które teraz widzicie, to jest pozostałość po budowie sprzed 50 lat, bo no, konflikt zaskoczył wszystkich. Niezależnie, czy było się w domu, czy było się w pracy, na przykład na dźwigu, no to wszystko to, co było, trzeba było zostawiać. I stoi ten dźwig do tej pory. Mimo, że upłynęło tak dużo czasu, to nie zawalił się. Jeszcze kilka lat temu w tych wszystkich domach, w tych wszystkich hotelach, w tych wszystkich sklepach był towar, były meble. Wyposażenie zostało tak, jakby w tym momencie, siedząc, tak jak oglądacie nas w domu, musieliście wyjść i zostawiacie tak wszystko z włączonym oczywiście odcinkiem kampermaniaków, który leci, leci, leci. 4 lata turystyki, więc łatwo można obliczyć, że 46 lat to miejsce było całkowicie opuszczone. Tak, ale te wszystkie rzeczy, które tutaj zostały, no gdzieś się musiały podziać. I teraz jesteśmy trochę, no, chcielibyśmy, żeby było inaczej, żeby było więcej tych mebli, tego wszystkiego, żeby to było zastygnięte, czyli taka kapsuła czasu była bardziej namacalna, no ale mieli czas. Ale skoro wyszli i nie mieli czasu zabrać rzeczy, to co na przykład z bankiem, który jest przed nami? Co się stało z tymi pieniędzmi? To jest ciekawe, bo nigdzie nie ma takiej informacji, co się z tym stało. A wy jak myślicie? Żeby turyści mogli swobodnie przechodzić,
To chociaż wycinają te główne ścieżki, żeby były odkryte. Nie jest tak, że tutaj całkowicie teraz się nic nie dzieje, że to zarasta. Może tam gdzieś na uboczach tak, ale główne trakty są pilnowane tak, żeby była i przejezdność, i żeby można było przejść bez problemu. Sceneria, klimat jest naprawdę taki specyficzny, przerażający. Bo jeśli nie jedzie Melex, nie widać ludzi, to tylko słychać co jakiś czas jakiś stuk, jakieś uderzenie. I teraz właśnie wam chciałem nagrać trochę mroku, jak coś stuka. Ale akurat nie stuka, jak wyciągam kamerę, bo jest coś takiego na świecie jak prawo Murphy'ego. Jak coś ma ci się nie udać, to ci się na pewno nie uda, jedno z tych praw mówi. Ale tak, hula wiatr. A jak stuka, to akurat są tutaj ludzie, którzy akurat tutaj rozmawiają przez telefon. Niewiarygodne. Bo to wiesz, że to jest na zasadzie takiej, że nikogo nie ma, stoisz, patrzysz w górę i nagle się wszyscy patrzą w górę. Ci to w ogóle nam się wydaje, że nas obserwują, bo jesteśmy z dużą kamerą. I nagrywali nas. Żeby mieli, że niby tak, że niby oni tutaj rozmawiał sobie przez telefon na wideorozmowie. Trochę to jest wszystko dziwne. Jak to podejrzane. Opuszczone miasta. No i dobrze, próbowaliśmy troszeczkę tego shota przedłużyć, żeby... O! No próbowaliśmy przedłużyć, ale teraz nie będzie stukać, a przed chwilą był stuk za stukiem. A nas cholernie korci, żeby zrobić urbex nielegalny. I z jednej strony z tyłu głowy trochę tak jest, że gdzieś tam piszą w przewodnikach o tym, że można dostać nawet kulkę, czyli mogą do ciebie strzelić. Ale czy jakby mieli tu strzelać, to by pozwalali tak ludziom chodzić? No jeszcze zobaczymy, co tu się wydarzy. Na razie idziemy zgodnie z planem wycieczki. Ale mimo wrażenia opuszczenia, to nawet kamery non-stop monitorują na wielu budynkach. Na szczycie jest dobrej jakości kamera, która jest obrotowa, wszystko sprawdza. I trzeba po prostu uważać, żeby nagrywać z rozsądkiem. Wracając do przypuszczeń, które snują ludzie, to kurort Warosza przyciągnął nawet Neila Armstronga i po locie na kosmos właśnie tutaj odpoczywał. I coś jest w tej plaży. Coś jest w tej plaży. Ja się wcale nie dziwię, że ona była taka popularna kiedyś, bo jest widok fajny, jest piękna woda i jest płytko przez bardzo długi czas. No i widać góry. Teraz kwestia, czy piasek podobnie jak na Golden Beach jest z Półwyspu Arabskiego, czy został nawieziony. Ciężko to stwierdzić. Jesteśmy na już drugiej plaży, którą można odwiedzić. Można tu normalnie sobie przyjść i poplażować. Podejrzewam, że zainteresowanie i obleganie miejsc nie jest tu ogromne. Widać tabliczki, na których jest informacja, no nie w tej chwili, ale pewnie w sezonie, że można wynająć sobie nawet leżak i parasol. Powoli ta turystyka zaczyna tutaj wracać. Chodzą takie słuchy nawet, że Turcja, Turecka Republika Cypru Północnego chce zagospodarować ten teren i go przywrócić. Ciężko to będzie im zrobić, ponieważ Grecy cypryjscy, oni bardzo mocno nad tym ubolewają, ale my ich rozumiemy i myślę, że wy też ich rozumiecie, bo jakby wam kazali wyjść z domu i nie zdążylibyście wszystkiego zabrać i ktoś by wam zabrał wasz majątek, dom, hotel, jakieś inwestycje i miejsca pracy, no to chyba też byście się wkurzyli. I to jest właśnie taka największa lekcja z tego, co tutaj się wydarzyło, bo daje to świadomość tego, że nic nie jest na stałe, że nawet jak teraz wiedziecie sobie przyjemne życie, które... I gromadzicie dobra materialne, to jest w tej chwili, a nigdy nie wiemy o tym, co będzie jutro. I takie miejsca przypominają o tym, że to może się zdarzyć wszędzie i ludzkość się nigdy nie nauczy. Wojny zawsze będą. No. Taka nasza natura. Natura przynajmniej tych ludzi, którzy o tych wojnach decydują, niestety. I żeby nie było, że popieramy tutaj którąś stronę tego konfliktu, bo na całym świecie są konflikty i są takie rzeczy nierozwiązywalne, bo tak naprawdę obie strony mają swoje racje, obie strony nafikały
i no ciężka to jest sprawa, bo do tej pory dziś do tej pory ten konflikt trwa, bo to jest najdłużej trwający konflikt jak do tej pory. Tak, 3 lata temu znowu były obrady na ten temat, oni próbowali się dogadać i znowu się nie dogadali. Wracając do kwestii już plaży, to może ona nie jest najbardziej idealna, bo jak widzicie jest godzina okolice chyba 15 i słońce świeci już w plecy, więc z rana można sobie przód opalać na tej plaży, a wieczorem tylko plecy. To już drugi dźwig pozostawiony na 50 lat bez niczyjej opieki i dalej stoi. Cały czas mi się wydawało, że jak dźwig tak by zostawić bez tego systemu odwracania w kierunek wiatru, do kierunku wiatru, to on się wywróci, chociaż jest ustawiony w sumie tak do morza. Czyli jak wieje, to najczęściej jest chyba dobrze skierowany, dlatego stoi. Chociaż ja nie wiem, czy 50 lat temu były już takie systemy. Tutaj nie skończyli budować tego hotelu. Ten rząd też wygląda na w miarę nowy. Ale ten w oddali hotel, to jakby człowiek nie wiedział, że jest w opuszczonym mieście, to by myślał, że dalej funkcjonuje, bo wygląda naprawdę, przynajmniej z daleka, bardzo dobrze. To jest koniec plaży, dokąd możemy dojść. No teoretycznie wiecie, te zabezpieczenia to są takie no liche, no można byłoby szybko zacząć biec, przechadzać się gdzieś tam, próbować się przedostać tutaj do tych hoteli, ale ciężko stwierdzić, gdzie tu jest kamera, gdzie jest coś. Może jeszcze teraz nie będziemy ryzykować, bo jeszcze przed nami kilka atrakcji, a dopiero jak będziemy mieli już wracać, to będziemy ryzykować, a to jest widok całej zatoki na całą Warosze. Najbardziej chyba bym porównał to z możliwością zobaczenia gdzie indziej tego na świecie z Fukushimą. Teraz już są tam jakieś wycieczki, można wejść w tą zamkniętą strefę, gdzie wybuchła elektrownia. Ale do Japonii jest daleko, a tutaj jest blisko, na Cypr jednak jest bliżej. No zobaczcie, idzie się taką uliczką. Tu jest wszystko wyłączone z ruchu, tylko jest alejka główna. Przypomina wam to tego z Fukushimy? Chyba się udało znaleźć taki dźwig, który padł. Tak wygląda przynajmniej jak kupa żelazwa z dźwigu. Tutaj jest jakaś niedokończona budowa. No tutaj leży to żelazwo, więc jak był do tej budowy i był dosyć długi, to tutaj spoczął. Więc chyba nie wszystkie dźwigi jednak przetrwały tutaj. Zanim otworzono tutaj ruch turystyczny, to można było tutaj wejść tylko na pozwolenie i zazwyczaj dziennikarze takie pozwolenie sobie wyrabiali. I takim przykładem jest ten salon Toyoty, bo jeszcze odwiedzając go w latach 80. dziennikarz natrafił tutaj na modele Toyoty, które występowały w tamtym czasie, zachowane w stanie nienaruszonym. I to był taki szok, że dalej te rzeczy właśnie są. Teraz już nie ma śladu nawet po tych Toyotach, jakby ktoś chciał kupić jakąś Corollę zabytkową, ale no, została pamiątka, salon Toyoty, który już jest nieczynny. Tu możecie sobie zapauzować, bo jest wytłumaczenie między innymi na temat Toyoty, ale to pewnie się odnosi do bardzo wielu budynków, że te wszystkie tereny zostały tutaj przez ottomańskiego filantropa w 1571 roku przekazane i był warunek jeden, że nie mogą te tereny trafić do prywatnych właścicieli. I tutaj właśnie jest cały proces udowodnienia tego, że ten teren został nielegalnie sprzedany do greckich, do brytyjskich najpierw, a potem do greckich właścicieli i wcale to tak nie jest, że oni to nielegalnie przejęli. Daniel pozwolił mi już narzekać, to już narzekam. Cały dzień było gorąco, zabronił mi wziąć bluzę. Jedyne ubranie, które mam, to a jakie zabronił? Ja ci opaska, żeby mi przynajmniej w uszy nie wiało, a teraz zrobiło się tak chłodno i takie naszły chmury jak na burze. Ty masz udar. I chyba koniec będzie zwiedzenia. Ty masz taki naprawdę, na ramionach masz ogromny. Może dokończymy tego vloga jutro. Kawałek tego terenu został też
za pomocą jakiejś tam fundacji, jest napisane na tablicy, odświeżone, żeby pokazać, jak to wyglądało za czasów świetności. A my usłyszeliśmy dźwięk odkurzacza i tak, o co tu chodzi? Przecież tutaj nikt nie mieszka, a to jest meczet. Zasiedzieliśmy się, bo właśnie podszedł do nas policjant i powiedział, że za 5 minut zamykamy, my patrzymy na zegarek, a jest prawie 17:30. Ogólnie jest to otwarte od 8 do 8, z tym, że no teraz jeszcze jest ten okres chyba zimowy i zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Znacie to? Zaraz będzie ciemno. Za każdym razem, jak ktoś mówi, zaraz będzie ciemno, to mi się to kojarzy. A to taki głupi film, ale to zostało. Nie jest taki głupi. Podsumowując, bo już też będziemy kończyć, no... Atrakcja jest na pewno warta zobaczenia ze względu na to, że nie zobaczycie na świecie w wielu miejscach czegoś takiego. Atrakcja jest atrakcją dlatego, że jest prawdziwa, że jest tutaj kawał historii, cały ten konflikt. To są bardzo ciekawe dzieje, kto ma rację, kto nie ma, oni się przepychają i czuć tutaj ten klimat. Tak, tym bardziej, że ciężko zobaczyć miasto, które zaczyna być już... przez matkę naturę zabierane, czyli tu jest bardzo duża erozja, tutaj jest bardzo dużo popękanych tych budynków, dużo jest wyczyszczonych, podejrzewamy, że oni się przygotowują na to, żeby tutaj zacząć tą turystykę coraz mocniej propagować, czyli hotele, noclegi, to wszystko, co kiedyś tutaj funkcjonowało. Czy im się to uda odbudować? I co na to wtedy powiedzą cypryjscy Grecy, gdy oni tutaj wprowadzą coś, na czym będą mogli zarabiać na tym terenie? My już też kilka urbexów robiliśmy, no, za namową Aldony nie zboczyliśmy z głównego szlaku, bo powiedziała, po co będziemy płacić mandat, no i może ma rację. Chociaż naprawdę tak no, pilnują, że dałoby się tam na chwilę wyskoczyć. Ale co ci da wejść gdzieś tam za barierkę i zobaczyć jeden budynek więcej? Czy anarchia, po prostu. Miejsce po kulach, czy co tutaj możesz więcej zobaczyć? Wszystko jest wyniesione, widać, bo nawet na zbliżeniu aparatu, kamery można zobaczyć, że jednak to wszystko jest wyniesione. Co nas rozczarowało, bo my myśleliśmy, że jednak no, jak wyszli, mieli kilka minut, no to nie zabrali przecież mebli i tak dalej, a jednak jest to rozgrabione, nie ma tego i nie wiemy, co się z tym stało. Takie zastrzeżenie jedynie do tego miejsca, że chyba trzeba robić bardziej płatne te rowery, żeby ludzie bardziej dbali. Bo i widzieliśmy nawet wypadek, jak się laska wywróciła, bo nie ma hamulców. No, stan tych rowerów jest, niestety, jest jaki jest. Jak dzieci poobdzierani po tych rowerach? Jakbyśmy jednak życzyli, a tak mieliśmy długi spacer i miło spędziliśmy dzień. Ciekawie, historycznie. Dziękujemy Wam za obejrzenie odcinka. Będziemy bardzo wdzięczni, jak zostawicie lajka. Ja tu tak, trzymam wtedy będziemy częściej robić urbex. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji, udostępniania tego filmu. I mamy nadzieję, że pokazaliśmy Wam coś, czego normalnie nie da się zobaczyć, no bo to jest taka ciekawostka, bardzo fajna i dla nas, i mamy nadzieję, że dla Was. I zapraszamy na kolejne odcinki z Cypru.